9 maja wspominamy świętego Jerzego Preca, prezbitera. Jerzy urodził się 12 lutego 1880 roku w Valletcie, stolicy Malty, w rodzinie wielodzietnej. Gdy miał 8 lat, jego rodzina przeprowadziła się do pobliskiego Hamrun. Tam w kościele parafialnym przyjął pierwszą komunię świętą i sakrament bierzmowania. Po skończeniu liceum humanistycznego odkrył w sobie powołanie kapłańskie i mimo słabego zdrowia, nie przepowiadano mu długiego życia, podjął studia teologiczne. Jako kleryk spotykał się z młodzieżą na spotkaniach biblijnych. Nie zawsze było to akceptowane przez przełożonych. Święcenie kapłańskie przyjął 22 grudnia 1906 roku. Kontynuował spotkania z młodzieżą. Odwiedzał marynarzy w porcie, rozmawiał z nimi, uczył się ich języków. Zapraszał na spotkania katechetyczne. W 1907 roku założył Towarzystwo Nauki Chrześcijańskiej. Jego działalność opisał Ojciec Święty w homilii beatyfikacyjnej 9 maja 2001 roku. Ksiądz Jerzy odegrał pionierską rolę w dziedzinie katechezy, a także popierał udział laikatu w apostolstwie. Stał się zatem dla Malty jak gdyby drugim ojcem w wierze, praktykując łagodność i pokorę oraz wykorzystując w pełni dane mu od Boga zalety umysłu i serca, ksiądz Jerzy uczynił swoimi słowa świętego Pawła skierowane do Tymoteusza. Co usłyszałeś ode mnie za pośrednictwem wielu świadków, przekaż wiarygodnym ludziom, którzy będą zdolni nauczać też innych. Towarzystwo Nauki Chrześcijańskiej, które założył, kontynuuje jego dzieło świadectwa i ewangelizacji na waszych wyspach i gdzie indziej. Niedaleko stąd młody seminarzysta Jerzy Preca usłyszał prorocze słowa swojego kierownika duchowego. Jerzy, kiedy dorośniesz, wielu bojących się Boga zgromadzi się wokół ciebie. Będziesz dla nich błogosławieństwem, a oni dla ciebie. Dzisiaj Kościół na Malcie nazywa Jerzego Precę błogosławionym, bo wie, że jest on dla niego rodzimym źródłem światła i mocy. W pismach o cnocie, cichości ksiądz Jerzy przynagla swoich przyjaciół chrześcijan, aby za przykładem ukrzyżowanego Pana wybaczali wszelkie krzywdy. Papież Benedykt XVI w czasie kanonizacji 3 czerwca 2007 roku kontynuował opis prekursora Soboru Watykańskiego II. Przyjacielem Jezusa i świadkiem pochodzącej od niego świętości był Jerzy Preca. Był kapłanem całkowicie oddanym ewangelizacji poprzez przepowiadanie pisma, kierownictwo duchowe i udzielanie sakramentów, a przede wszystkim przez przykład własnego życia. Słowa z Ewangelii świętego Jana, słowo ciałem się stało, zawsze były natchnieniem jego duszy i jego działania. I dzięki temu Pan mógł się nim posłużyć, by powołać do życia cenne dzieło o nazwie Stowarzyszenie Nauki Chrześcijańskiej, które stawia sobie za cel zapewnienie parafiom pełnionej na wysokim poziomie posługi dobrze przygotowanych i wielkodusznych katechetów. Był człowiekiem o głębokiej, kapłańskiej i mistycznej duszy. Żarliwie kochał Boga, Jezusa, Maryję Dziewicę i świętych. Często powtarzał: Panie Boże, jakże wiele Ci zawdzięczam. Dziękuję, Panie Boże, i przebacz mi, Panie Boże. Jego modlitwa, Nauczycielu, niech cały świat pójdzie za Ewangelią, została wysłuchana. Członkowie Stowarzyszenia Nauki Chrześcijańskiej głoszą Ewangelię na Malcie i w innych krajach. Jerzy zmarł 26 lipca 1962 roku w Santa Venera na Malcie. Jest pierwszym kanonizowanym Maltańczykiem. Módlmy się. Boże, światło i pasterzu wiernych, Ty postawiłeś świętego Jerzego na czele Twojego ludu, aby go karmił słowem i kształtował własnym przykładem. Spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem zachowali wiarę, której nauczał i szli drogą, którą wskazywał. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.